Widać to? To jest łuk triumfalny. To znaczy sukces. Czy będzie o sukcesie? nie będzie o sukcesie. Będzie o neurolingwistycznym programowaniu i zniżaniu tonu głosu, żeby osiągnąć sukces. Nie, też o tym nie będzie. Będzie o tym, jak sprzedawać. Tak, o tym będzie. Tylko, że się niektórym wydaje właśnie dobrze sprzedawać w taki sposób, to jest jakaś magia taka trochę i nie wiem, tak jakby nikt nigdy nie wyrwał dziewczyny i myślał, że to właśnie trzeba jakiś tam odpowiedni ton trafić na skali i wtedy jest wyrywanie dziewczyny. A to tak nie jest. Żeby dobrze sprzedawać, to jest bardzo proste tak naprawdę, ale niedawno dopiero jakby na to wpadłem. Miałem spory problem z tym, żeby dobrze sprzedawać. I czytałem dużo książek na ten temat. I tak naprawdę teraz wam zdradzę całą wiedzę na ten temat. Po pierwsze, właściwie trzy rzeczy musicie wiedzieć. Pierwsza jest taka, że musicie wiedzieć wszystko o produkcie. I to wystarczy poczytać tak naprawdę o nim i tyle. Jeżeli to jest nieruchomość, to trzeba trochę się znać, bo ludzie będą zadawać pytania. Na przykład, jaka jest instalacja elektryczna. Więc macie jakąś tam wiedzę do nauczenia się, ale to nie jest bardzo dużo. Każdy może to ogarnąć. Trzeba wiedzieć wszystko, znać odpowiedź na każde pytanie. Następnie trzeba wiedzieć wszystko o kliencie, czyli trzeba kilka razy sprzedawać w życiu i wiedzieć, że jak się sprzedaje po raz 20, czyli widzę 20 klienta w życiu, no to będą jakieś tam wpadki, no bo po prostu nie nauczę się w tyle wizyt. Musi być więcej. Czyli wiem wszystko o produkcie, wszystko o kliencie i następnie szczerze mu doradzam. Jeżeli mu nie szczerze doradzam, to on w pewnym momencie, czyli po prostu chcę go troszeczkę oszukać, żeby lepiej sprzedać na przykład. To albo on się zorientuje zanim kupi i wtedy no, nie dojdzie do transakcji i jeszcze pójdzie zła fama, albo później i wtedy dojdzie do transakcji, ale będzie cholernie zła fama, że jesteście beznadziejni. A jeżeli chcecie coś na poważnie robić, czyli być dobrymi sprzedawcami, to nie możecie sobie na to pozwolić. I tyle. I właściwie to wszystko. I te wszystkie neurolingwistyczne programowania to jest taki bullshit, że wystarczy to zrobić. I wtedy ludzie, którzy kupują, widzą, no dobra, może i trochę ściemnia czy coś, ale ma taką wiedzę, wydaje się szczerze mi doradzać, bo mówi na przykład tak, no wie pan co, tutaj to bym panu odradził to, ale zaproponuję panu to, na przykład. I on będzie wiedział, co zaproponować, bo ma mega wiedzę. Subskrybujcie ten kanał.